Ja miałem wyjątkowy komfort w mojej firmie. 2 czy 3 września zorganizowałem zebranie zgodnie z instrukcjami, które płynęły z Gdańska, jak należy powoływać Solidarność. Przyszło właściwie 100% ludzi z mojej firmy. To był Instytut Polskiej Akademii Nauk. I proszę sobie wyobrazić, że 100% ludzi wpisało się do Solidarności. Również z ludźmi z PZPR. Z jednej strony był duży nacisk, ale poza tym sądzę, że zdecydowana większość z nich, no nie było ich tak wielu, kilkunastu, ale zdecydowana większość jednak z pełnym przekonaniem wstępowała do związku, który miał takie niezwykłe zadanie, żeby przynieść krajowi wolność, także lepsze gospodarowanie czy wolność dla obywateli. I myśmy to traktowali bardzo poważnie, razem z tymi byłymi członkami, czy też członkami jeszcze Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Także ja miałem komfort, także kierownictwo zakładu. Tu nie mogę absolutnie narzekać. Ale ważne jest to, że my też byliśmy tutaj ze środowiska śląskiego. Wielu z nas to byli rodowici Ślązacy. Jak zawsze na Śląsku taka mieszanina. Ale ja jestem właśnie rodowitym Ślązakiem i znam, jaki jest obyczaj, jakie są kody działania, zasady. Tutaj się długo przekonywujemy nawzajem do czegoś. Tak było w czasie strajków w 1980 roku. Porozumienie w Jastrzębiu czy w Katowicach było podpisywane 3 i 4 września. Nieco później. Także nieco później ruszyły kopalnie i huty. Dopiero w ostatnich dniach sierpnia. To był przełom wprawdzie, ale ruszyliśmy późno. Za to, gdy nam ktoś odbiera to, w co wierzymy, to tego nie oddajemy. Jesteśmy wyjątkowo przekonani tu na Śląsku do tego, w co uwierzyliśmy i co wydaje nam się lepszym, dobrym rozwiązaniem dla nas, dla naszego regionu, dla Polski. I dlatego tutaj nie chcieliśmy oddać Solidarności. I dlatego tutaj wydarzył się Wujek, wydarzyły się kopalnie Jastrzębskie, wydarzyła się kopalnia Piast i ostatnia szychta na tej kopalni, aż do końca 1981 roku. Do dzisiaj uważam, że przewodzenie pierwszemu zjazdowi Solidarności było najważniejszym wydarzeniem politycznym w moim życiu. Ważniejszym jeszcze. Myślę o tym z takim głębokim przekonaniem, chociaż wiem, jakie to jest porównanie. Ważniejsze jeszcze niż bycie premierem polskiego rządu, czy bycie przewodniczącym Parlamentu Europejskiego w imieniu 500 milionów ludzi. Bo tam wtedy tworzyły się podwaliny na tym zjeździe Solidarności w Gdańsku. Wolności, nie tylko dla Polski, dla właściwie całej Europy i likwidacji żelaznej kurtyny. Wtedy moja żona chorowała bardzo poważnie, Instytut Onkologii w Gliwicach. Mieliśmy córkę niespełna 4-letnią. Ja uznałem, że nie mogę iść dalej w strukturach, wystarczy mi kierowanie Solidarnością w mojej firmie. Ale był pad na tym głosowaniu, bo głosowaliśmy od samego domu, od komisji zakładowej, potem porozumiewawcze komisje w miastach, żeby nawalne zebranie delegatów do Katowic. To było w 100% demokratyczne wybory 10 milionów ludzi, żeby te 1000 osób mogło się spotkać w Oliwii w Gdańsku. I w Instytucie Metalurgii Żelaza był pad, głosowały instytuty, placówki naukowe z terenu Gliwic i Zabrza i nie mogliśmy się wybrać, bo nikt nie miał 50% i ktoś podszedł i powiedział, no przecież ciebie wybiorą, dlaczego odmawiasz? I zgodziłem się. Wybrano mnie do Katowic na walne zebranie delegatów. No skoro tam już byłem, to zostałem szefem sekretariatu. Proszono mnie w opowiedzi. Jak już byłem na tym walnym zebraniu delegatów, to działałem jak mogę, maksymalnie dobrze. I tak zaproponowałem mi wyjazd na zjazd krajowy, czego w ogóle nie planowałem. Pojechałem na zjazd krajowy i
kilkunastu przedstawicieli regionów, dwudziestu kilku zebrało się po to, żeby ustalić, jak ten zjazd zorganizować. Przecież nie mieliśmy doświadczenia. Przecież nasz Sejm nie działał według reguł demokratycznych i tak dalej, i tak dalej. Wtedy ówczesny PRL-owski Sejm. A więc trzeba było wszystko od razu przygotować. Pracowaliśmy nad tym dwa czy trzy dni. Pamiętam Tadeusza Szcelejczyka najlepiej z tego okresu, ale wiele innych. Stępień, przecież Jerzy Stępień, potem szef Trybunału Konstytucyjnego. Nie będę wymieniał tych nazwisk. Potem jak były wybory na przewodniczącego, to z tej grupy właśnie przewodniczącego zjazdu wybierano. Najpierw wybrano Tadeusza Sylejczyka, a potem na drugą turę zjazdu, ta pierwsza tura trwała 6 dni, druga tura 12 dni, na drugą turę wybrano mnie. Także Tadeusz Sylejczyk z Krakowa, Jerzy Buzek z Katowic. Prowadziliśmy ten zjazd. To było niezwykłe przeżycie. Ja nigdy nie zapomnę ani napięcia, ani radości, ani takiego zwykłego strachu, że to się może nie udać. Siły, którą mieliśmy, żeby przezwyciężyć trudności. Przecież wśród nas byli również wysłannicy Służby Bezpieczeństwa. Podejrzewamy, że 5-10% delegatów to byli ludzie podstawieni, którzy chcieli ten zjazd rozwalić. A więc musieliśmy naprawdę mieć na baczności. Ale byliśmy wybrani przez ludzi, przez obywateli, na pewno 90 czy 95% z nas, o najlepszych intencjach, demokratycznie wybrani, po raz pierwszy w tej części Europy, nie tylko w Polsce, po II wojnie światowej. Czuliśmy odpowiedzialność, mimo że tankietki rosyjskie stały w Zatoce Gdańskiej i inwazja mogła nastąpić lada moment. Także to były chyba jedne z najważniejszych kilku tygodni w moim życiu.